Witam w piątek, 7 sierpnia. Krótka ocena aktualnej sytuacji technicznej indeksu wrześniowej serii kontraktów. No, trudno coś odkrywczego powiedzieć o naszym WIG-u 20 w skali dziennej. Na pewno nie ulega wątpliwości, że cały czas jest ewidentnie respektowana strefa 1835-49 i to może być dla nas niezmiennie ważny punkt odniesienia, jeśli chodzi właśnie o takie liczące się zapory podażowe. No teraz to wzmocnienie dodatkowe w postaci linii zielonej. Wychodzę z założenia, że pokonanie tej strefy byłoby takim impulsem dla rynku. Mogłoby to wprowadzić indeks w kolejną fazę wzrostów. Na razie brakuje tego elementu. Tak naprawdę ponad miesiąca rozwija się ruch boczny. Jesteśmy na pewno rynkiem relatywnie słabszym względem indeksów amerykańskich. Zaraz tradycyjnie przedstawię również S&P i próbę wybicia bardzo ważnego oporu technicznego. Trochę inaczej to wygląda na DAX-ie, ale o tym za moment. W każdym bądź razie ruch boczny, strefa 1835-49, no ale z drugiej strony ostatnio, nie tak dawno, podaż, jak już o tym mówiłem, dwa dni temu miała swoją szansę, ale ruch spadkowy wytracił swój impet już w rejonie 18,6 całego impulsu wzrostowego, więc niczego konkretnego niedźwiedziom nie udało się uzyskać, a przypomnę, że tym kluczowym wsparciem pozostaje strefa 1720-34 i możemy ją w tej chwili też analizować w kontekście hipotetycznego układu A, B, C, D i te projekcje wypadają tutaj w tym rejonie, co jeszcze dodatkowo wzmacnia klaster FIBO 2034. Na razie jednak wydarzenia rozgrywają się w rejonie stosunkowo istotnej zapory podażowej. Na kontraktach, jak Państwo wiecie, z tych moich opracowań online wprowadzam, w zasadzie koncentruję się tylko na węzłach intradayowych, no bo trudno na bazie skali dziennej konstruować nowe strefy, natomiast posiłkując się tutaj tymi licznymi podfalami jednak w ramach tego trendu bocznego, z którym mamy do czynienia, rzeczywiście w tej chwili skupianie się na klastrach intradayowych ma duże uzasadnienie, no i co istotne, one nieźle działają właśnie na przestrzeni ostatnich sesji. No, przykładem może być 1839-43, eksponowany przeze mnie wczoraj opór techniczny i przedwczoraj tutaj ukształtował się punkt zwrotny. W tej chwili z kolei niedźwiedzie mają problem z wybiciem honorowanego od wczoraj wsparcia 1809-1812. Gdyby to się udało, to tak jak sugeruję w komentarzach, no warto by było w tym ujęciu intradayowym spojrzeć na zupełnie niewidoczną z perspektywy skali dziennej formację harmoniczną A, B, C, D, formacja symetryczna, projekcje tej hipotetycznej, oczywiście na razie tylko struktury, wypadają w przedziale 1790-93. To w połączeniu ze zniesieniem 61,8 tworzy nam kolejny ciekawy klaster popytowy, gdzie właśnie kupujący powinni zareagować. Jeśli by doszło tutaj do konfrontacji bez jakiejś wyrazistej reakcji ze strony popytu, czyli w domyśle niedźwiedziom udałoby się i to wsparcie pokonać, no byłby to argument przemawiający za możliwością powrotu do bazowej i również respektowanej w ostatnim okresie strefy 1757-62, no bo jakby nie patrzeć, to dokładnie z tego rejonu bykom udało się zainicjować stosunkowo silny ruch wzrostowy. I tym samym węzeł 57-62 określa nam dolne ograniczenie dla konsolidacji. Głównym ograniczeniem jest tutaj strefa przetestowana kilka tygodni temu, 1887-1892. Więc tutaj przełomem byłoby w pierwszej kolejności wybicie oporu 1839-43. To jest dość solidna zapora. Przed chwilą o niej mówiłem. Kluczowym elementem jest zniesienie 61,8 tej fali spadkowej.
No i proszę zwrócić uwagę, że gdyby taki scenariusz wzrostowy zaczął nam się realizować, wykres moglibyśmy także analizować pod kątem układu A, B, C, D. Nie będę na razie określał tego punktu D, no ale tutaj w ogóle ostatnie wydarzenia układają się idealnie, wpisują się w tą narrację układów harmonicznych. Tutaj również była formacja A, B, C, D. W tej chwili także możemy wykres pod takim kątem analizować i to niezależnie od kierunku kolejnego ruchu cenowego. Na razie na pewno faktem jest to, że niedźwiedzie mają problem z wybiciem 1809-1812. Z drugiej strony popyt jest bezradny w okolicy 1839-43, a w tej perspektywie nieco szerszej mamy analogicznie jak na WIG-u 20 do czynienia z układem bocznym. Indeks DAX, no, wprowadziłem tutaj zniesienie 50% tej ostatniej podfali spadkowej. Są na razie problemy z pokonaniem trywialnego, nazwijmy to, oporu technicznego. To nie jest jakaś wyszukana zapora podażowa. Można nawet traktować to w kategoriach przypadku, że tutaj ukształtował się punkt zwrotny. No na pewno bazą, takim punktem odniesienia tutaj dla nas pozostaje węzeł 13122, 13165, znany nam już doskonale opór techniczny. Nie będę przypominał, z czego się składa, bo o tym wielokrotnie mówiłem i dopiero wybicie takiego oporu byłoby tutaj takim wydarzeniem przełomowym, to bez dwóch zdań. Natomiast no, najbliższym liczącym się wsparciem jest w tej chwili dopiero 12107, 12137 i może moglibyśmy także ten przedział analizować pod kątem potencjalnego układu A, B, C, D, bo projekcje wypadają w rejonie wymienionego węzła, więc to jest taka solidna zapora popytowa, no ale tutaj problematyczną kwestią trochę pozostaje to, że indeks nie radzi sobie z pojedynczym zniesieniem 50%, a jeszcze jest do domknięcia luka bez wcześniej, może ona nie jest tutaj dobrze widoczna przez tą przerywaną linię, ale tu jest luka bez, no i przede wszystkim opór 13122, 13165, więc na razie też bez przełomu, jeśli chodzi o indeks niemiecki. No ale zupełnie inaczej to wygląda za oceanem. Były kłopoty z pokonaniem 3303, 3308, strefa wyznaczona na bazie projekcji układu XABCD. Już to oznaczenie zniknęło, no bo wszystko wskazuje na to, że no, popyt doprowadzi w najbliższym czasie do konfrontacji w rejonie tego ostatniego maksimum cenowego. No, w tej chwili za sygnał słabości należałoby uznać powrót indeksu poniżej 3303, 3308, czyli uwzględniałbym ten przedział nadal na wykresie, traktując w tej chwili jako zaporę popytową. No i gdyby nie udało się utrzymać tego węzła, biorąc pod uwagę cały czas według mnie aktualny układ harmoniczny, to gdyby do takiego naruszenia doszło, to byłoby takim z kolei argumentem przemawiającym zdecydowanie na korzyść niedźwiedzi. No ale póki co popyt tutaj dyktuje warunki gry. Kolejne wsparcie to dopiero 3204, 3211. Składa się z stosunkowo silnych wzniesień wewnętrznych. No, w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o zapory popytowe, warto w tej chwili właśnie obserwować indeks w odniesieniu do 3303, 3308. No i tak jak sugerowałem przed momentem, z punktu widzenia pewnej przejrzystości tej sytuacji technicznej, dobrze by było, żeby kupujący nie dopuścili do przełamania tej strefy, bo to wygenerowałoby nam sygnał słabości. Na razie tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.